Projektor jest urządzeniem optycznym, służącym do wyświetlania na ekranie projekcyjnym nieruchomego lub ruchomego obrazu. Znajduje on szerokie zastosowanie podczas różnego rodzaju konferencji, spotkań czy wykładów. W tym wideokaście dowiesz się, w jaki sposób go konfigurować. Możemy wyróżnić dwie zasadnicze metody ustawienia projektora. W pierwszej z nich projektor ustawiony jest na stole czy innej powierzchni płaskiej, a obraz wyświetlany jest powyżej niego. Drugą metodą jest podwieszenie projektora. Do tego celu używa się specjalnych uchwytów sufitowych oraz trybu projekcji odwróconej w rzutniku. Jeżeli chodzi o metody projekcji, to wyróżnia się projekcję przednią oraz metodę projekcji tylnej. Projekcja tylna jest bardzo efektowną, jednak drogą metodą ze względu na konieczność zastosowania specjalnego ekranu projekcyjnego. Istnieje możliwość wyświetlania na ekranie komputera i za pomocą projektora dwóch różnych obrazów w tym samym czasie. Jest to bardzo praktyczna funkcja dla wszystkich chcących przygotować skuteczną prezentację. W zależności od komputera i oprogramowania, nazewnictwo może się różnić. Najczęściej jest to Dual View. Przełączanie następuje za pomocą przycisku funkcyjnego FN na komputerze i dodatkowego klawisza F, na przykład F4 lub F5. Jeżeli na ekranie komputera i z projektora wyświetlasz ten sam obraz, pamiętaj, aby proporcja wyświetlania była taka sama. W innym przypadku na komputerze bądź na ekranie obraz będzie rozmyty. Podczas wyświetlania prezentacji za pomocą projektora możesz spotkać się z wieloma problemami. Oto sposoby rozwiązania niektórych z nich. Aby prawidłowo wyświetlać obraz na ekranie o powierzchni do 2 metrów, optymalne oddalenie wynosi od 2 do 3 metrów od ekranu. Dla projekcji wielkoformatowych, takich jak na przykład projekcje filmowe, aby osiągnąć wielkość ekranu wynoszącą 3 metry szerokości na 2 metry wysokości, oddalenie projektora od ekranu to od 4 do 5 metrów. Odległość projektora od ekranu można skrócić nawet do metra, stosując projektory krótkoogniskowe. Jeżeli obraz wyświetlany przez projektor jest nieostry, należy dostroić ostrość za pomocą regulatora znajdującego się bezpośrednio nad obiektywem. Jeżeli projektor znajduje się znacznie poniżej bądź powyżej linii ekranu projekcyjnego, może nastąpić efekt trapezu. Oznacza to, rozmiar górnej bądź dolnej krawędzi wyświetlanego obrazu jest mniejszy bądź większy niż przeciwległa krawędź. Innym przypadkiem efektu trapezu jest sytuacja, gdy prawa bądź lewa strona jest większa, a przeciwna strona mniejsza. W celu poprawy należy ustawić projektor prostopadle do powierzchni, na której jest wyświetlany obraz. Jeżeli obraz jest wyświetlany na ekranie przenośnym, często bywa tak, że ekran projekcyjny jest ustawiony krzywo, nawet jeśli trójnóg stoi prosto. W takim przypadku należy poluzować mocowanie tuby, w którą zwija się ekran, i ustawić ją tak, aby była prostopadle do ściany bądź rzutnika. Górny fragment ekranu nie jest mocowany na stałe i dopasowuje się automatycznie. Zdarza się, że obraz znajduje się za nisko bądź za wysoko w stosunku do powierzchni, na której ma być wyświetlany. W celu zniwelowania tej usterki należy dostosować kąt wyświetlania obrazu za pomocą stopki znajdującej się w przedniej części projektora, aż do uzyskania optymalnej wysokości. Pamiętaj, że niedozwolone jest podstawianie dodatkowych elementów pod stopkę. Przekroczenie kąta pracy projektora o więcej niż 30% grozi jego fizycznym uszkodzeniem. Przyczyną nierównego obrazu jest nierówne podłoże. W celu rozwiązania tego problemu należy wyregulować tylne stopki z lewej lub prawej strony. Mamy nadzieję, że zdobyte przez Ciebie informacje pozwolą Ci na efektywne posługiwanie się projektorem multimedialnym. Dziękuję za zapoznanie się z wideokastem i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.